Ja wiem, jak to się nazywa, ale komunikat, który jest zlokalizowany w pobliżu ośrodka w Helenowie, praktycznie rzecz biorąc przy wyjeździe po prawej stronie z terenu Pruszkowa. Był to pomnik, który został zniesiony, czy nadal jest, który został zniesiony w 1959 roku ku czci 36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej. No ale w związku z tym, że w tym okresie był zniesiony, to został dotknięty paczeniami różnego rodzaju. Niektórzy żartują, że należy przeprowadzić dekomunizację, wykonywane w tym roku to nastąpi i zostanie przywrócony zgodnie z kształtem historycznym i prawdą historyczną kształt tego pomnika i znikną te elementy symbolizujące szeroko projektu Wyzwolicieli. W każdym razie autorem projektu, który już został wykonany w grudniu ubiegłego został przez nas przyjęty, jest pan Andrzej Matczak. Jeżeli chodzi o projektowanie tego typu rzeczy na terenie miasta i nie tylko, jest to osoba często do celów historycznych wykorzystywanej. Poproszę o parę słów na temat tych zamierzeń, które będą realizowane w ramach tego projektu. Piotr, szybciej. Jesteśmy wszyscy zainteresowani pamiętnik. Musimy pamiętać o naszych przodkach, którzy walczyli o naszą ojczyznę. Nie wolniliśmy od właściwie od końca XVIII wieku. Staliśmy naprawdę niedawno, 25 lat. Właściwie nie mieliśmy wolności. Okres dwudziestolecia spowodował znaczny wzrost takich ludziom patriotycznych wzlotów. Między innymi powstał wtedy 36 Pułk Legii Akademickiej przy współudziale marszałka Pruszkowskiego. Na terenie tych okolicznych pól trwały walki 36 Pułku Piechoty, dwóch batalionów, które walczyły z przeważającymi siłami nieprzyjaciela. No niestety stało się tak, jak się stało 50 dni byliśmy pod butem niemieckim. Później byliśmy pod butem rosyjskim, radzieckim, sowieckim. I dopiero niedawno tak naprawdę przynosił prawdziwą wolność. Chcielibyśmy tę wolność jakoś też podkreślić, ale nie niszczyć własnej historii. Pomnik ten, który powstał, był ku czci właśnie 36 Pułku Piechoty, ku czci żołnierzy, którzy polegli na polach oźnieżskich, berlinowskich. A żeby wykonać ten pomnik, niestety ci, którzy to realizowali, projektowali, musieli się liczyć najprawdopodobniej z względami politycznymi, dlatego powstały takiego różnego rodzaju bramki typu Wyspoliciele, Radzieccy i tak dalej. My musimy z tym walczyć, odnowić naszą historię, odświeżyć, dać pamięć ludziom, którzy walczyli o naszą wolność. Dlatego też ze względu na to, że w Pruszkowie coraz mniej jest takich miejsc, które są zabytkowe, które pamiętają naszą historię. A stało się bardzo dużo rzeczy złych. Pruszkowie został w pracy, miejsc obiektu zniszczony. Po prostu nawet w tym czasie naszej tak zwanej wolności. Zakłady pracy przedwojenne jeszcze z XIX wieku nie ma tej wieki. Jeżeli my będziemy jeszcze niszczyli, a nie pamiętali o rzeczach, które w tej chwili są jeszcze na naszym terenie, będzie to złe. Dlatego ten pomnik uważam, że powinien być odrestaurowany, przygotowany do funkcji, jaką ma, jakiej ma służyć. czy pamięci żołnierzy 36 Pułku Piechoty. Lokalizacja jest bardzo fajna, bardzo ładna, na wyjeździe z miasta, na tle zieleni, helenówka. Ten pomnik bardzo ładnie wygląda. Kolor żółty piaskowca rzeczywiście wyeksponowuje się tutaj na tle zieleni. Także warto byłoby uzyskać to co jakie jest zamierzenie też ustawy o dekomunizacji i przy tego typu założeniach myślę, że pomnik uzyska swoją świetność, tak jak powinno to wyglądać. No, przy naszych wszystkich założeniach i chęciach wspólnej realizacji tego zadania. Jako Pruszkowska internetowa przewidywał, chciałem się zapytać koszt realizacji i kiedy remont? Remont chcemy wykonać w tym roku. Szacowany koszt realizacji tej kompletnej przebudowy i wykonania nowych podobizn w czarkach zgodnych z kształtem i wymogami historycznymi około $500 000 z tego co pamiętam. No ale generalnie rzecz biorąc to przetargi rozstrzygają o faktycznych kosztach, a dodatkowo chcę powiedzieć, że już w ubiegłym roku mieliśmy zapewnione z budżetu państwa na remont tego pomnika 200 000 jako jednego z miejsc pamięci narodowej na terenie Pruszkowa, ale z uwagi na przedłużające się sprawy związane z opracowaniem projektu, ta dotacja nam przepadła, musieliśmy ją zwrócić, ale mamy obietnicę w tym roku, że już wystąpiliśmy w styczniu ponownie o dotację i mamy obietnicę, że tą dotację z budżetu państwa dostaniemy, w związku z tym nie w pełni te koszty będą ponoszone z budżetu miasta Pruszkowa. Przemysław Sieciński. W stanowisku skierowanym do przewodniczącego Rady Miasta Pruszkowskie Stowarzyszenie Patriotyczne podniosło w szczególności kwestię napisu, który znajduje się na pomniku. Ten napis wskazuje na miejsca bitew, rozumiem, taki był kontekst. Lenino, Warszawa, Berlin. Od razu przepraszam, że wtrącam się. Tak, tak. Na pewno to wszystko zostaje usuwane, wszelkie jakiekolwiek napisy związane z Armią Radziecką czy z wyzwolicielami XVII jest likwidowane. To jest niepełna odpowiedź, ponieważ chciałem zadać pytanie głębiej i idące. Jaki konkretny napis znajdzie się na tym pomniku? Jest też w dokumentacji, to mogę przeczytać w tej chwili. Proszę przeczytać. Dobrze, to ja może nie będę nalegał, żeby Pan odczytywał ten napis, natomiast czy w Pana ocenie ten napis nie jest napisem zbyt długim? A jak on miał zostać odzwierciedlony? Pozwolę przeczytać, jak ten tekst projektowany w tym miejscu w dniu 12 września 1939 roku, usiłując przybić się do pola obrażonej stolicy kraju Warszawy, stoczył niejedny krwawy bój Pułk Piechoty Legii Akademickiej z wielokrotnie przeważającymi siłami najeźdźcy Chirkowskiego, zadając mu dodatkowe nastawy. Na polu bitwy było 30 żołnierzy, 9 oficerów wojska polskiego, a 250 odniosło rannych. Rozumiem. Więc moje pytanie brzmi, czy w Pana ocenie nie jest to napis zbyt długi jak na kształt pomnika, czy też ten napis nie powinien znajdować się nieco niżej jako napis informujący, natomiast nie zaburzający konstrukcji samego nie będzie zaburzał, nie będzie na pomniku. Ten napis jest na wierzchu, na płycie. Tam też druga tablica jest w tej chwili, ona będzie zlikwidowana. Piotr Zapart, Pruszkowskie Stowarzyszenie Patriotyczne. My już wyraziliśmy swoje zdanie na temat tego pomnika, ale jeśli chodzi o napis, tutaj najeźdźcy hitlerowskiego. Czy nie warto było to zmienić na, po prostu, że to na tym najeźdźców byli Niemcy? Bo pamiętamy, że pierwsze płyty po II wojnie światowej, jeśli ktoś dokonał mordu na przykład na ludności polskiej, to byli Niemcy, a od lat 50. już byli to hitlerowcy, tak? Od lat 60. naziści. Dzisiaj z tym się borykamy, także a może warto by się było zastanowić nad tym, taka jest przynajmniej moja propozycja i tyle. Myślę, że jest to przeniesienie, nie ma problemu. Zmiana w tekście jest to element, który można naprawdę dopracować. To nie wpływa na cały pomnik i koszty tego pomnika, prawda? To jest jeden z elementów, który można i tak będzie on wymieniany, niezależnie od innych prac. Tam jeszcze znajdują się już wspomniane napisy Lenino, Berlin, Warszawa, Berlin. Tego nie będzie. Kwestia krzyża Virtuti Militari będzie zmieniona. Ten krzyż no jest krzyżem Virtuti Militari, ale to nie w pełni historyczny jest. Tam jeszcze elementy znaczników komunistycznych także zostaje usuwane. Największy naprawdę w tym wszystkim problem jest z tymi twarzami. To rzeczywiście to jest punkt, który wszystkich denerwuje, no, jest to bardzo kontrowersyjne. Jeśli Pan pozwoli, wydaje mi się, że należy nazwać rzeczy po imieniu. To są po prostu twarze typowe dla okresu socjalizmu. Więc socjalizm prezentował taki wizerunek człowieka zapiekłego, zaciętego, o rysach ogorzałych, generalnie składającego się z klasy robotniczej. I myślę, że tutaj nie ma co owijać bawełnę. To nie są kwestie kontrowersyjne, ponieważ dla historyka sztuki one będą oczywiste, prawda? Natomiast z perspektywy dekomunizacji wydaje mi się, że nie ma o czym dyskutować. Po prostu powinny to być rysy typowe, czy też rysy przedstawiające twarze. I to byłoby pewnie najbardziej zgodne z prawdą historyczną. Twarze tych osób, co do których jest pewność, że uczestniczyły w wojnie. Mam jedno pytanie dotyczące trybu konsultacji. Czy Pan Prezydent planuje jakieś dalsze konsultacje w zakresie zmian dotyczących owego pomnika, czy też jest to jedyne spotkanie, które... Nie planowaliśmy generalnie dalsze konsultacji. Organizowaliśmy to spotkanie tutaj, bo akurat ten obiekt jest położony najbliżej tego miejsca, tego pomnika. No ale sam Pan widzi. Tak. Informacja była dosyć dawno poprzez różne media przekazywana i zainteresowanie tym tematem jest jakie jest. No. Ja rozumiem. Natomiast biorąc pod uwagę to, że jest to, powiedzmy, godzina wieczorna, a niektórzy jeszcze wracają z pracy i tak dalej. Nie naciskając na inne kolejne spotkania tego typu, bo jak widzimy, dzisiejsze spotkanie wskazuje, że być może ta forma nie jest najbardziej odpowiednia do tego, żeby pozyskać znaczącą ilość głosów mieszkańców. Czy na stronie urzędu pojawi się jakaś sonda w tym kierunku, czy też na Facebooku, czy jak w jakichkolwiek innych formach? Możemy na wszystkie propozycje jesteśmy otwarci. Myślę, że chyba warto rozważyć również zapytanie mieszkańców w formie jakiejś sondy elektronicznej, co sądzą o tym pomyśle. Dziękuję. Ja już może ostatni raz, ale tutaj do Pana Prezydenta w imieniu naszego stowarzyszenia, Pruszkowskiego Stowarzyszenia Patriotycznego, chciałem Panu Prezydentowi podziękować i Wysokiej Radzie, że ustosunkowała się pozytywnie do naszego wniosku złożonego bodajże chyba 2 lata temu. Tutaj chodzi o pomnik nauczycieli pomordowanych w Pruszkowie. Został odnowiony wspaniale, wprawdzie długo to trwało, no ale efekt jest tego widoczny i bardzo dziękuję jeszcze raz włodarzom miejskim za pozytywne ustosunkowanie się do naszej sugestii. Ja dziękuję, bo przy okazji zacząłem na terenie miasta parkach jeszcze takich nieco zmurszałych z podobnego materiału wykonanych obelisk jest, także spróbujemy ewentualnie dotrzeć, jakie intencje były źródłem powstania tych obelisków i w miarę możliwości też przywracać je do pierwotnego wglądu. Natomiast wracając do tego pomnika pomordowanych nauczycieli, wydawało nam się, że jest to najbardziej godne i bezpieczne miejsce i po doprowadzeniu do kultury będziemy chcieli, korzystając z odpowiednich warunków pogodowych w okresie wiosny, przekazać większą lub mniejszą informację mieszkańcom Pruszkowa, żeby wiedzieli, że to jest akurat tutaj, stamtąd zostało zabrane, bo tamten teren niestety, ale już nie należy do miasta i stanowi własność prywatną i tak czy inaczej trzeba było